serdecznie publiczność i uczestników panelu dyskusyjnego o pracy na rzecz dobra ludzi i środowiska naturalnego. Pozwólcie teraz Państwo, że przedstawię uczestników panelu. Może nie trzeba ich szczególnie przedstawiać, ale zrobię to. Zacznę tu. Jarosław Jarema Dubiel. Tak? Jarosław Jarema Dubiel. Działacz społeczny, wychowawca młodzieży, działacz ekologiczny i prezes Fundacji WIP. Erazm Humienny, działacz społeczny, prezes Stowarzyszenia Pomocy Ludzie Ludziom. Małgorzata Tarasiewicz, prezeska Stowarzyszenia Mieszkańcy dla Sopotu, dyrektorka polskiego oddziału Network of East Women, West Women. I chciałabym jeszcze z pewnym żalem powiedzieć, że miały uczestniczyć jeszcze dwie osoby w naszym panelu, ale niestety z przyczyn losowych nie mogły się dzisiaj tutaj pojawić. Krystyna Stasiewicz, pielęgniarka i terapeutka szpitalu w Winsen w Niemczech oraz lekarz weterynarii Katarzyna Paluszkiewicz. W końcu chciałabym przedstawić siebie. Nazywam się Justyna Jan-Krukowska. Jestem artystką wizualną i psychoterapeutką ciała i prezeską Just Body Lab. Pozwolisz, Erazmie, że na dobry początek zadam Ci bardzo proste pytanie. Komu pomagasz jako prezes Stowarzyszenia Pomocy Ludzie Ludziom? Czy pomagam? To pytanie. Trzeba byłoby zacząć od tego, kiedy się to zaczęło i przez kogo? Przez WIP, ponieważ w 1985 roku dostałem książeczkę wojskową. No i wiadomo, jak to było. Do 80 któregoś tam roku były same problemy. I w międzyczasie pojawił się WIP, w międzyczasie poznałem Jurka Żurkę. Założyliśmy stowarzyszenie Objector. Ja zostałem pierwszym objektorem we Wrocławiu i wylądowałem w Domu Pomocy Społecznej na Rędzińskiej we Wrocławiu. No i tak się zaczęła moja praca w pomocy społecznej, przez WIP, można powiedzieć, i przez całą tą sytuację, która się stała, i przez Jurka Żurkę, którego nie ma, szkoda, bo to on tu powinien siedzieć, nie ja. Zawodem jestem marynarzem. Więc tu jakby duża odległość była od tego wszystkiego. I Jurek stwierdził, że mam to coś, co by można było, to co w WIP-ie robimy, bo on tak ładnie to filozoficznie przedstawił, można było przekuć na pomaganie ludziom. I na początku rzeczywiście byłem zafascynowany tym pomaganiem, tym wyciąganiem ludzi często z takich tarapatów, no strasznie wręcz, bo to jeszcze się złożyła ta transformacja społeczno-polityczna, likwidacja hoteli robotniczych, tysiące ludzi na bruku z dnia na dzień. Wtedy jeszcze miałem kontakt taki dosyć bliski z Jackiem Kuroniem, który znowu walczył z problemami swojego syna Maćka, więc mi go podsyłał. No i to były takie tam działania obopólne i on mi bardzo ładnie podpowiadał, że ci nomadzi PRL-u wymagają szczególnej troski. I on to pięknie nazwał, tych bezdomnych nomadami PRL-u. Ja rzeczywiście przez wiele, wiele lat nazywałem bezdomnych nomadami PRL-u. Oczywiście później to się zmieniało, dekady
za dekadą i musieliśmy przyjmować różne sposoby działania, różne sposoby rozwiązywania kłopotów, problemów, konfliktów, bo to się wszystko nakładało. W międzyczasie pojawiła się sprawa uchodźców z całego praktycznie świata i ja bym to tak chciał przewrotnie, bo to pomaganie to jest takie wyświechtane, my byśmy tylko dawali ten chleb na dłoni, ja już nie mogę się na to patrzeć, że my pomagamy, to taki słowo wytych. Ja zawsze mówiłem, że my wspieramy tych ludzi, a przez to wspieranie staramy się ich zachęcić do życia, do powrotu do społeczeństwa. I tak jak tutaj wspomniałem o uchodźcach, nam udało się przerobić ten system z tych biorców na dawców. I często było tak, że jak do nas trafiali uchodźcy, czy to były Jugosławii, czy z Nepalu, czy tak szukam, bo to naprawdę z Czeczenii, praktycznie u nas mieszkało ponad 40 osoby z 40 krajów. To różnie było, a to mnisi z Tybetu w jakiejś tam sporej grupie, bo to tak było takimi falami w okresie olimpiady, czy tam przed olimpiadą, zaraz po. I muszę powiedzieć, do czego zmierzam, bo tak myślałem wstępem. Bo często mówimy, że wśród nas jest taka niechęć do obcych, a to jest nieprawda. Oczywiście to jest kreowane przez pewne media, bo to fajnie pokazać, że my Polacy jesteśmy tacy czy owacy, a taka prawda akurat nie jest, jakby to powiedział klasyk, ponieważ nasi mieszkańcy domu socjalnego, bezdomni, mordercy, złodzieje, tak zwane Peżoty 207, czyli domowe ninja, czyli przemocowcy. Jak się pojawiały takie osoby u nas, to te osoby były naprawdę objęte ochroną wręcz, wsparciem przez nich. Wręcz nasi panowie byli wolontariuszami w wielu historiach, żeby pomóc tym osobom się odnaleźć na rynku, żeby ich zaprowadzić do miejsc, do urzędów. I to, co ja wcześniej zasmakowałem w VIP-ie, mówiąc zasmakowałem, czyli jakby zrozumiałem, bo ja nigdy się, jak to właśnie, czy Marek, czy inni, oni zawsze tak dużo dyskutowali, a ja bardziej byłem od działania, ja byłem, no coś tam mówili, a tu trzeba było zrobić to czy tamto, więc ja starałem się robić, nigdy nie byłem gadułą, ani filozofem, ale to po latach się przydało, to słuchanie i muszę powiedzieć, że staram się to, co się nauczyłem w latach poprzednich, zaszczepić naszym mieszkańcom. I muszę powiedzieć, że nasz wspólny kolega, o którym tu przed chwilą była mowa, też miał taki epizod w życiu, że nie miał gdzie mieszkać. On się obraził trochę na cały świat, że co prawda mu część osób pomogła, ale nie w wystarczający sposób, jak on sobie to wyobrażał. Ale potem mu to przeszło. Ale on się pięknie zachowywał, jeżeli chodzi o naszych mieszkańców. Nigdy nie pokazał, mimo naprawdę ogromnej różnicy wykształcenia, sposobu życia, nigdy nie pokazał swojej wyższości, a wręcz odwrotnie był osobą, która wspierała bezdomnych, pomagał im pisać pisma. Panowie go co prawda rano o 4:00 budzili Leszek, bo się spóźnił do radia, bo Leszek zasypiał. A z drugiej strony, jak już się od nas wyprowadził, to przez wiele, wiele lat, naprawdę wiele lat, zawsze nas odwiedzał w Wigilię. Przychodził z jakimś drobnym prezentem, zawsze panowie uwielbiali go słuchać, bo Leszek miał taki dar opowiadania. I często jak się spotykam z byłymi mieszkańcami domu socjalnego, który prowadzę, to często właśnie mówią, spotkałem Leszka, albo a pamięta pan, jak był Leszek. Także to są takie niesamowite historie, które są związane z VIP-em, a stowarzyszenie, tak na marginesie, założyły osoby związane z VIP-em. Między nimi ja, Sławek Mularczyk, Paweł Raczyński. Bo nam tak świtało, że tutaj będzie na pewno wyrwa po tym okresie trudnym dla nas wszystkich, bo musieliśmy się przestawić. To było dla nas też pole minowe tak naprawdę. Ale to może ja już skończę i dam głos innym.
Ja chciałabym właśnie w nawiązaniu do tego, o czym mówisz, bo pomagasz wszystkim, tak? Czyli po prostu pomagasz ludziom wykluczonym też społecznie, przestępcom, tak? Przemocowcom. I w związku z tym chciałabym też zapytać Małgosię Tarasiewicz, jak to się stało, że kiedyś postanowiła upomnieć się o prawa kobiet? Bardzo proszę, Małgosiu, o parę słów. Dzień dobry Państwu i cieszę się, że mogę mówić tutaj o czymś, co jest mi bardzo bliskie, czyli działalność na rzecz praw kobiet. Tak jak Erasm powiedział bardzo słusznie, że jego działalność wyrosła jakby z WIP-u, też mogę powiedzieć, że moja działalność na rzecz kobiet wyrosła właśnie z wrażliwości, z poszanowania różnorodności, z zainteresowania dla praw człowieka, której nauczyłam się w WIP-ie. Myślę, że gdyby nie WIP, to być może właśnie zupełnie inną drogą bym teraz szła w życiu, a jestem WIP-owi niezwykle wdzięczna, że właśnie zostałam feministką i że zajmuję się prawami kobiet, a teraz może jeszcze w większym stopniu zajmuję się aktywizmem miejskim. Natomiast w jaki sposób konkretnie zajęłam się prawami kobiet, to też właśnie wynikało z WIP-u, ponieważ na konferencji na Żytniej, słynnej konferencji na Żytniej, tam przyjechały feministki, pisarki, dziennikarki ze Stanów Zjednoczonych, z Kanady i one się dziwiły, mówiły, co tutaj tak dziwnie u was jest, że właściwie to sami mężczyźni tak zabierają głos, a jak tak siedzicie, że siedzą i kobiety, i mężczyźni, to głównie mężczyźni mówią, a kobiety tak słuchają i nie mają tak odwagi się odezwać. I wiem, że tam było kilka kobiet, które się jakby głębiej nad tym zastanowiły i zaczęłyśmy spotykać się jakby w swoim gronie, co budziło nawet chwilami niezadowolenie, bo ja jeszcze zaczęłam naciskać moich kolegów z akapeli, że powinniśmy właściwie publikować też, że ja chciałabym napisać tekst na temat feminizmu i usłyszałam na to, no to jak tak chcesz, to sobie załóżcie swoje własne pismo, a nie żeby tutaj teraz mącić jeszcze w tym męskim, znaczy nie powiedzieli męskim, tylko w tym właśnie piśmie, które my prowadzimy, ale z czasem to się unormowało i rzeczywiście w akapeli ukazał się tekst na przykład dotyczący Miss Polonia, który mówił o tym, jak kobieta jest traktowana przedmiotowo, instrumentalnie, a nie właśnie jako podmiot. Tak. Także to były te trudne początki. Nie wiem, czy mam dalej teraz kontynuować, czy później, bo następnie... Chociaż chciałam dodać, że nie wiem, czy pamiętacie może Państwo, jak Ruch Wolność i Pokój związał się z Amnesty International. I Piotr Ikonowicz tłumaczył biuletyny Amnesty International z języka angielskiego. To dodawaliśmy właśnie do różnych publikacji WIP-owskich. I właśnie ja związałam się z Amnesty International i tam był projekt Międzynarodowego Trybunału Karnego, który był dla mnie niezwykle ważny, ponieważ już po latach 90., po wojnie w byłej Jugosławii, kiedy docierały do nas te straszliwe informacje o masowych gwałtach i o tym, co działo się z kobietami, jak kobiety były traktowane jako, czy gwałty na kobietach i zmuszanie ich do urodzenia dziecka wroga było traktowane jako broń w tej wojnie. Także my zaczęłyśmy działać razem z koleżankami z innych krajów na rzecz tego, żeby w statucie Międzynarodowego Trybunału Karnego znalazł się zapis o tym, że gwałty wojenne są zbrodnią wojenną, dlatego że do tego czasu to nie było ujęte w tym katalogu zbrodni. I to się dokonało, to się udało to zrobić i do tej pory uważam, że to jest jeden z największych sukcesów, osiągnięć. Natomiast to był dla mnie początek właśnie takiej działalności, bo
w organizacji, którą do tej pory prowadzę, prowadziłyśmy porady prawne dla kobiet ofiar przemocy. I myślę, że to była wielka lekcja, wielka nauka dla mnie i no, dla moich wielu współpracowników. No właśnie, chciałabym jeszcze, bo trudno nam będzie tak, ponieważ spektrum tematów i problemów, które będziemy poruszać w tym panelu, jest dosyć szerokie, dlatego nie chciałabym skakać z tematu na temat i poproszę cię jeszcze, Małgosiu, o to, żebyś uzupełniła tę kwestię dotyczącą przemocy. Bo dzisiaj dużo słyszeliśmy i myśleliśmy na temat non-violence właśnie. Natomiast chciałabym cię zapytać w związku z tym, bo mówisz, że pomagacie ofiarom przemocy, tak? I czy mogłabyś coś więcej na ten temat powiedzieć? Jak to wygląda lokalnie, tu w Polsce i w twoim mieście? Tak, no dla mnie, znaczy to była na początku bardzo ciężka praca. Nie tylko z powodów emocjonalnych, ponieważ takie zetknięcie się z przemocą, z kobietami, które padły ofiarami przemocy, jest czymś naprawdę bardzo przygnębiającym, ale też ludzie, którzy obserwowali naszą pracę, uważali, że to, co robimy, w jakimś sensie jest niepotrzebne, dlatego że uważali, że już Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej czy jakieś powołane do tego instytucje zajmują się kwestią przemocy, więc po co organizacja kobieca, feministyczna akurat podejmuje ten temat. Natomiast wydaje mi się, że właśnie to jest bardzo ważne, żeby organizacje kobiece się zajmowały tego rodzaju pomocą, ponieważ nadal, mimo wszystko mam poczucie, że instytucje nie rozumieją schematu przemocy do końca, że często się uważa, no tak, przemoc jest wywołana alkoholizmem, jest mężczyzna bije kobietę, znęca się nad nią, ponieważ jest alkoholikiem, jest narkomanem i ona tylko dlatego pada ofiarą takiego przestępstwa. Natomiast w czasie mojej pracy na rzecz ofiar przemocy zdałam sobie sprawę, co zresztą jest też opisywane w literaturze jak najbardziej, że ofiary przemocy czy przemoc zdarza się w rodzinach tak zwanych normalnych, że niepatologicznych, niedysfunkcyjnych w tym sensie właśnie, że jest tam alkoholizm czy przemoc po prostu zdarza się w rodzinach, które nigdy z zewnątrz na to patrzący nie pomyślałby, że to jest możliwe. No tutaj mieliśmy nie tak dawno przykład radnego z Bydgoszczy, bodajże to był radny PiS-u, kiedy ta kobieta, która była jego ofiarą, nagrała to, co on wykrzykiwał, jak ją poniżał, tak? Jak się znęca nad nią psychicznie, no ale też i fizycznie. I to okazała się no, nieprawdopodobna tragedia, więc jakby możemy no można uznać z jakąś wielką dozą prawdopodobieństwa, że niestety ludzie, którzy być może właśnie są radnymi, są jakimiś osobami typu lekarze i tak dalej, też taka sytuacja tam może się zdarzyć. I wielokrotnie po prostu byłam świadkiem takich sytuacji. I dla organizacji kobiecej, czy dla mnie jako feministki, jest to przemoc jest wynikiem patriarchalizmu, to jest jakby przemoc właśnie nie wynika, no oczywiście zdarzają się takie przypadki patologii, ale że to jest alkoholizm, ale przemoc wynika dla mnie z, właśnie z takiego stosunku do kobiety, który wynika ze stereotypowego pojmowania roli kobiety, że kobieta jest kimś gorszym, jest w jakimś stopniu podporządkowana mężczyźnie. I zresztą, jeżeli spojrzymy na statystyki, no to, bo każdy zawsze mówi, no ale po co ty, a mężczyźnie, jak kobieta bije mężczyznę, to co, to ona, to jest okej, a ty tylko bronisz tutaj kobiet? Ale jednak, jeżeli spojrzymy na statystyki, to 90% przypadków przemocy, to jest przemoc mężczyzn wobec kobiet. Tutaj jakby to nie pozostawia wątpliwości, że jednak w dużym stopniu kobiety padają ofiarami tego typu zachowań. I tego właśnie schematu, że kobieta nie wypełnia swoich tych wyobrażeń, jakie są o roli kobiety i mężczyzny i w tym momencie pada mężczyzna niezadowolony, potrafi właśnie kobietę
się zemścić za to, że dlaczego on ma mieć gorzej niż inni mężczyźni, którzy mają fajne kobiety, które sprzątają, wszystko robią, a tej się zachciało na przykład pracować, albo zupa była zasłona. Czy wobec tego, to o czym mówisz, czy uważasz, że odrzucenie przez Polskę konwencji antyprzemocowej jest błędem? Jak najbardziej. Ja też właśnie z różnymi organizacjami międzynarodowymi pracowałyśmy nad konwencją stambulską i nad tym, żeby Polska tę konwencję ratyfikowała, ponieważ w oczywisty sposób uważam, że jest to bardzo dla Polski korzystne, żeby była stroną konwencji stambulskiej. I właśnie konwencja podkreśla tą sprawę stereotypu, tego stereotypowego podejścia do ról kobiecych i mężczyzn, i męskich. I to właśnie budzi taki wielki sprzeciw. To jest właśnie ten straszny gender, który mówi, że są jakieś kulturowo przyjęte role kobiece i męskie, ale właśnie to odrzucenie ról kobiecych powoduje tą przemoc. Także to jest bardzo trafne akurat ujęcie kwestii przemocy. I tutaj jeszcze odniosę się do tej sprawy związanej z religią, że tam podobno jest taki straszny zapis, który jest interpretowany, że to właśnie Kościół katolicki niby jest napiętnowany w tej konwencji. Otóż ja chciałam podać taki przykład z mojego miasta, znaczy z Sopotu, gdzie mamy kobiety z Czeczenii. I te kobiety żyją w ciągłym strachu przed przemocą, ponieważ one, ja je znam bardzo dobrze, one kiedy się z nimi spotykam, zdejmują te swoje zawoje, czadory i tak dalej i mówią, no, że pamiętają jeszcze niedawno, mogły normalnie chodzić w krótkich spodenkach i żyć normalnie, a teraz, jeżeli nawet w Sopocie chodziłyby bez tych strojów, to donos mógłby trafić aż do Czeczenii i jacyś ich krewni, czy w ogóle ktoś, kto uznałby, że to jest sprzeniewierzenie się religii, mógłby po prostu dokonać jakiejś na nich zemsty. Więc jakby jeżeli mówimy o tym, że religia tutaj odgrywa taką ważną rolę i mówimy o krajach Rady Europy, będący członkami Rady Europy, ponieważ to są właśnie strony w konwencji, no to mówimy również właśnie o takich sytuacjach, o tym, o obrzezaniu kobiet, które ma miejsce w wielu krajach, gdzie są imigranci, nie, nawet właśnie w Szwecji i tak dalej, wśród imigrantów, to bez przerwy się takie sytuacje zdarzają, więc to też spełnia bardzo ważną rolę w obronie interesów i praw takich kobiet. Bardzo Ci dziękuję, Małgosiu, za ten właściwie krótki rys dotyczący przemocy wobec kobiet, bo to jest i praw kobiet, bo to jest temat rzeka. A ponieważ mówimy o kobietach, to w nawiązaniu do tematów kobiecych, chciałabym teraz zapytać Jaremę, bo Jaremę o jego zaangażowanie w obronę Matki Ziemi. Bo jak myślę sobie zawsze o Jaremie, to przychodzi mi do głowy takie zawołanie: nie ma kompromisu w obronie Matki Ziemi. I teraz w związku z tym, ponieważ temat jest też bardzo rozległy, chciałabym Cię zapytać, co Ci najbardziej leży na sercu w tej kwestii obrony natury, tak? Jej praw, jej status quo. Tak. Z wielu... Może najpierw zacznę to, co mnie gryzie, bo chciałem pokontynuować wątek Małgosi i się pokajać. Kiedyś na spotkaniu akapelni Małgosia przyniosła taki wstrząsający tekst o uczennicy zgwałconej przez nauczyciela. Miał ją odwieźć do domu, a zawiózł do hotelu, zgwałcił i myśmy ją wyśmiali, że przecież ona sama chciała, że się upiła, że coś tam. I dopiero po wielu latach do mnie dotarło, jakie to było wredne. Wtedy tego nie rozumiałem, wtedy też miałem jakąś taką męską, szowinistyczną świnię w środku.
Natomiast później, może jak mi się córka urodziła, może coś tam, w każdym razie zaczęło mi się to wszystko zmieniać, także po raz kolejny tu się muszę pokajać. Szkoda, że to nie zostało nigdzie opisane, ale wszyscy to pamiętamy. Nawet matryce tego tekstu gdzieś pewnie są. A wracając do Matki Ziemi, no to właściwie nie ma takiego, sami jesteśmy częścią Ziemi, sami ponosimy, jeżeli nie od razu, to po jakimś czasie, konsekwencje tego zaborczego i pełnego przemocy w stosunku do wszystkich istnień, do całej bioróżnorodności. Są takie dwa, to takie moje odkrycie było parę lat temu, kilkanaście lat temu, że są dwa takie główne wzorce, które właściwie zamykają całość rozważań środowiskowych. To jest szacunek dla bioróżnorodności w szerokim wymiarze, można dodać nawet kulturowym, i bioregionalizm. Jeżeli byśmy dali tylko te dwie wytyczne, to świat na pewno zacząłby lepiej funkcjonować. Niestety chyba do tej pory cała opozycja słabo to rozumie. Ekologia to się tak kojarzy troszeczkę dyskusyjnie. Jest straszny zamęt, szum informacyjny, mówienie o ekooszołomach, a jednocześnie są też kretyńskie zagrywki, które się podciągają pod ekologiczność. No i to jest szeroka dyskusja. Natomiast to, co jest ważne, jak zapytałeś, to dla mnie jest w tej chwili najważniejsze, to niewątpliwie jest to woda. Tutaj koledzy dzielnie walczą ze smogiem, z węglem, z różnymi takimi rzeczami, które niewątpliwie są ważne, ale to, co się bezpośrednio przekłada i to, co czujemy na własnej skórze, to jest woda. To jest brak szacunku dla wody. To teraz akurat widzimy w Warszawie, jak płynie olbrzymi strumień nieczystości, który się bierze z głupoty i złodziejstwa. I widzimy to, no, sami po sobie. Wysychają lasy, umierają plony, giną zwierzęta, rozwijają się choroby. I wody jest coraz mniej. Ten rok był dobry, ale u przyjaciela, który miał staw na 2,5 metra, po dobrym roku dalej z 2,5-metrowego stawu, który był jeszcze 3 lata temu, czy 4, w tej chwili po całym roku na jesieni jest tam 40 centymetrów w tym stawie wody, czyli, a mieszka on 4 kilometry od Hajnówki. Czyli widać, jak w ciągu ostatnich tylko lat poziom wód gruntowych spadł o co najmniej 2 metry w tamtym regionie, a spadł w całej Polsce. Sucho jest jak cholera. Lasy są absolutnie przesuszone, a woda to życie. Tak naprawdę bez jedzenia możemy wytrzymać kilka miesięcy, bez wody możemy wytrzymać kilka dni. I myślę, że bliski jest czas, zresztą są takie starożytne przepowiednie, że człowiek będzie dokonywał brzydkich rzeczy drugiemu człowiekowi, żeby tylko tą wodę zdobyć. Wielcy tego świata już w tej chwili prowadzą kampanię, że przecież woda jest zwyczajnym produktem spożywczym, więc dlaczego nie sprywatyzować zasobów wodnych? Była wielka walka w południowej Ameryce, w miejscowości Cochabamba, kiedy sprywatyzowano te zasoby wodne i cena wody skoczyła straszliwie. I jest pozytywny przykład, to jest Słowenia, chyba jedyny kraj w Europie, może jedyny na świecie, który wpisał zasoby wodne, nie tą wspólnotę użytkowania zasobów wodnych i zakaz prywatyzacji zasobów wodnych, to jest Słowenia. Czyli ta woda zostaje, no nie podlega tym procesom prywatyzacji. U nas ten temat ciągle jest słabo poruszany, źle poruszany i z wodą dzieje się różnie. Nawet w Wielkiej Brytanii jest taki starożytny zwyczaj, potwierdzony przez królową, że każdy człowiek, który wejdzie, nawet biedak, żebrak, oberwaniec, do dobrej restauracji, nie można mu odmówić szklanki wody za darmo. W Polsce to był zwyczaj, że nie można wędrowcowi odmówić dostępu do studni, nie można mu odmówić wody. Teraz niestety to znikło. Miałem 2 lata temu przygodę, że spotkałem koleżankę z pieskiem, poszliśmy do restauracji i ona poprosiła o trochę wody.
a nie powiedziała, że ma pieska. I ten pan nas strasznie opieprzył. To od razu był taki wylew nienawiści, że co my sobie wyobrażamy, że on płaci podatki, że nie może tu rozdawać, coś tam. Ona tak skuliła uszy, a ja powiedziałem, popatrz, jakaś świnia psu wody żałuje. I on wtedy, och, przepraszam, ja nie wiedziałem, że to dla pieska. Więc się okazuje, dzieje się coś w tej chwili takiego, że jakby pewne wartości, ja jestem pewien szacunku dla obrońców zwierząt, ale nagle się okazuje, że ilość wpisów internetowych poświęconych biednym psom jest o wiele większa niż poświęcone biednym dzieciom, niż biednym ludziom, gdzie nagle wszyscy się na psach koncentrują i pan restaurator, jak dowiedział się, że o pieska, och, podał wielką miskę pełną wody. Ale gdyby to było, że my nie mamy pieniędzy, to by nas wykopał. Także dzieje się coś w głowach, dzieje się coś w sercach skamieniałych, że nie ceni się, a jednocześnie, no, żeby już zakończyć ten wątek, co się dzieje, natomiast co można by zrobić, bo wody jest coraz mniej, na to nie poradzimy. Natomiast woda gromadzi się i Pan Bóg tak stworzył ziemię, że powstaje taki przecudowny materiał z szybkością 1 mm bodajże na rok. Ten materiał się nazywa torf. Ten torf ma nieprawdopodobną właściwość gromadzenia wody, a jednocześnie Polska sprzedaje ten torf i sprzedaje za grosze. Torfie są torfowe doniczki, sprzedaje się bardzo tanio zioła, obleciałem wszystkie bazary w Warszawie, zioła są naprawdę bardzo tanie, wszystkie są w torfie. Nawet dowiedziałem się, że eksportujemy ziemniaki do Egiptu i eksportujemy te ziemniaki w torfie. Także torf jest prawdopodobnie niezwykle tani, niezwykle łatwo go kupić i tanio, jest wieloużytkowy i zapominamy tylko, że jesteśmy jak małpa, która podcina gałąź, na której siedzi. Bo przecież jak tego torfu zabraknie i już go brakuje, bo już olbrzymie, przeogromne przecież zostały osuszone bagna, bajora i tak dalej. Jak tego torfu, teraz w paru miejscach w Polsce toczą się batalie wsi, gdzie jakieś łobuzy właśnie kupili za bezcen wielkie pola torfowe i wydobywają koparkami ten torf właśnie na sprzedaż, na eksport, na tego. I właściwie jest to, że no, ludzie walczą, ludzie mówią, że to im przeszkadza, że drogi rozjeżdżają, że to, że tamto, natomiast nie ma poczucia wspólnoty takiej i globalnej, i nawet regionalnej, że brak tego torfowiska, brak tego bagna spowoduje za chwilę, no od razu powoduje spadek poziomu wód gruntowych, czyli schną lasy, następują pożary, pola nie mają tego. Także taki już rozmawiałem z Justyną, takim moim apelem byłoby, żeby coś wyszło konstruktywniejszego z tego spotkania, nie tylko, że się miło tu pogilgotamy, żeby zaapelować o natychmiastowy i absolutny zakaz wydobycia i sprzedaży torfu. No może z pewnym wyjątkiem profesor Tołpa robi lekarstwa, czy tam, no to okej, no niech robi lekarstwa, no bo to jest co innego. Natomiast do takiego doniczkowo-ziemniaczanego interesu, no jest to po prostu zbrodnia. Bardzo Ci dziękuję. Ale jeszcze będę kontynuował, jeszcze? Bo druga rzecz, która się dzieje aktualnie na naszych oczach, jest to przeogromny sukces, że udało się doprowadzić do konstruktywnego kroku z taką zmorą, nieludzką zmorą, która mi przypomina najpaskudniejsze okresy wojny, czyli obozy koncentracyjne dla zwierząt. Pozwolę, że wrócimy do tego tematu. Ja chciałam teraz może przeskoczyć znowu, tak żeby po prostu coś na kształt burzy mózgu może wywołać. To znaczy, dziś nie dojechała do nas Krysia Stasiewicz, która jest pielęgniarką w szpitalu Winsen w Niemczech. Pracuje z ludźmi starymi, ale także z ludźmi uzależnionymi. I ilekroć Krysia też była oczywiście działaczką ruchu VIP, poznałam ją dzięki Markowi. I ilekroć Krysia odwiedzała nas, a ostatnio trochę nas odwiedzała na przestrzeni kilku lat, dużo rozmawiałyśmy na temat jej filozofii życiowej i na temat tego, co ją napędza w pracy i jak sama sobie radzi
z tą pracą, jak dokonuję takiej specyficznej superwizji też, żeby być po prostu zdrowa. Szkoda, że nie może dzisiaj opowiedzieć o swojej pracy, zwłaszcza w tych trudnych warunkach pandemii w szpitalu, ale ja w związku z tym udzielę jeszcze raz głosu Erasmowi. Bardzo chciałabym cię, Erasm, zapytać, czy możesz, jak to jest właściwie w tych dzisiejszych czasach ze współczuciem? Czyli jak ludzie, z którymi się spotykasz, tak? Nie wiem, sponsorzy, urzędnicy, ewentualnie, nie wiem, ludzie, którzy obserwują twoją pracę. I jak to odczuwasz? Czy oni, jakby to powiedzieć, traktują to, co robisz, jako rzecz, no nie wiem, naturalną, normalną, od której chcą się jak najszybciej zdystansować? Czy też są ludzie, którzy są gotowi się bardziej zaangażować, głębiej w to wejść? Ostatnią rzeczą, którą byśmy chcieli, to współczucie. To jest najgorsze, co może być w naszej pracy. No rzeczywiście, ostatnio się spotkaliśmy w ostatnich latach, przynajmniej z takim no, nieprzyjemnym działaniem ze strony społeczeństwa. Prozaicznie zmieniliśmy miejsce pobytu, siedzibę nam zlikwidowano, bo tam droga będzie wybudowana i zaproponowano nam budynek w innej części miasta. No i zaczęło się. Pikiety, protesty, precz z mordercami, gwałcicielami, złodziejami. No i piekło się zaczęło. I tak naprawdę była mała grupa ludzi, wąska, przekrój 15-20 osób. A tak naprawdę to się wszystko potem okazało, że to są 2-3 osoby. I te osoby takie piekło rozpętały, że zdążyliśmy po drodze się spalić, że po drodze zdążyliśmy się zalać wodą z kranu i z deszczówką. O mało co nie wylecieliśmy w powietrze, bo bombę znaleźliśmy. No, była cała taka, ale też się znaleźli ludzie, którzy nas wspierali. I oni byli dosyć... Wydawałoby się na początku, że są w mniejszości, a potem okazało się, że jednak sporo ludzi nas poparło, przyszli nas wspierać, przyszli pomagać, przynajmniej w pewnych okresach. I okazało się, że to wręcz my, te osoby, których się obawiano, zagospodarowały ten teren, który był przez wiele, wiele lat leżał odłogiem, czyli budynek przylegające tereny. Zaadoptowaliśmy się, okazało, że zlikwidowaliśmy pewien taki punkt patologiczny, gdzie się spotykano, pito, ćpano i dopiero teraz po jakimś czasie zaczynają nas doceniać, że o, u nich jest czysto, już wokół jest czysto, że już nie ma tutaj narkomanów, że już nie ma picia, że już nie ma rozboju, że ludzie się nie boją przechodzić tamtędy. Więc tak to wygląda, że nie jest tak źle, jakby mogło być, ale też nie jest dobrze i nie jest beznadziejnie. Także to też wszystko zależy od nas, bo jak my będziemy stopniowo... oczywiście bolą takie sytuacje, kiedy człowiek jest opluwany, jakby oskarżany o niecne zamiary, że my chcemy krzywdę zrobić okolicy, że jesteśmy nieodpowiedzialni. A my z drugiej strony zażynamy się, próbując prostować życiorysy, wspierać, ratując czasami ludzi przed jakimś takim zatraceniem się. Więc no to tak tyle mogę na ten temat powiedzieć. Bardzo ci dziękuję. Bardzo istotne, co powiedziałeś i myślę, że będziemy jeszcze wracać. Mam nadzieję, że ktoś z publiczności będzie chciał się jeszcze o coś zapytać. Natomiast ja teraz w związku z tym, o czym mówimy o współczuciu i o tym, jak ludzie reagują agresją
na taką pracę na rzecz dobra innych nawet. Tak? I teraz to, co mi przyszło do głowy, jeśli chodzi o dobro, to, co nas dotyczy, tak, bardzo głęboko, jakieś nasze życie codzienne, takie zwykłe rzeczy, to często ludzie tak reagują bardzo w taki sposób, nerwowy, agresywny. Są też kwestie jakieś uniwersalne, tak? Kwestie uniwersalne, jakieś systemy wartości, które też powodują nerwowe zachowania. A ostatnio po prostu dużo się mówi na temat też praw zwierząt. I tutaj znowu też żałuję, że nie ma z nami lekarza weterynarii Kasi Pawluśkiewicz, którą miałam okazję poznać w czasie choroby naszej kotki. Sprawdziła się jako świetny weterynarz, ale też jako człowiek o bardzo szerokich horyzontach myślowych. I w związku z tym, że jej nie ma, chciałabym ten temat, jakby to powiedzieć, poszerzyć. Temat dotyczący zwierząt i praw zwierząt. I jeśli mówimy o tej rzeczywistości, takiej zastanej, w której żyjemy, gdzie właściwie mamy 30 lat demokracji, tak, gdzie po prostu ledwo ludzie uzyskali swoje prawa i ciągle nadal walczą o prawa, też pytanie zachodzi, czy te zwierzęta mają swoje prawa, bo są tacy, którzy się odzywają, mówią, że nie, że właściwie czemu. To jest świat natury, po co mówić o jakimś prawie. Jak byliśmy w Gruzji właśnie z Markiem 3 lata temu, to pewna Gruzinka powiedziała, że tam dlatego jest tyle zaniedbanych kotów i psów na ulicach bezdomnych, bo przecież jak dziecku nie ma co dać do jedzenia, no to kto będzie dbał o kota albo psa? A ja jej zapytałam, no dobrze, ale jak to dziecko dorośnie i w ogóle za chwilę, jak będzie tego kota i psa traktowało? Jak będzie w ogóle traktowało innych? Bo przecież zwierzęta, te domowe, czy udomowione, takie jak na przykład koty i psy, są towarzyszami naszego życia i często członkami rodziny. I problem w tym, co my z tym właściwie zrobimy, tak? Jak my się odniesiemy do członka rodziny, czyli w taki sposób, jak traktujemy siebie, w jakimś sensie traktujemy też zwierzęta, jaki mamy stosunek do swojego ciała, bo nasze ciało jest częścią natury, a zwierzęta są naturalne. Więc to jest to bardzo szeroki temat, który oczywiście przekracza, że tak powiem, ramy tego panelu, ale w związku z tym, że ostatnio toczy się walka właściwie o prawa zwierząt w Polsce, chciałabym tu zapytać Jaremę, bo Jarema już jakby zaczął ten temat, jakby, że jego to bardzo porusza, tak? Bardzo w takich ostrych słowach zaczął mówić na ten temat. No więc proszę cię, Jarema, kontynuuj. Ale ja trochę inaczej uważam. Oczywiście bezsensowne cierpienie nie ma żadnego uzasadnienia i zadawanie cierpień zwierzęciu, kiedy można nie zadawać, to jest po prostu psychopatia. Natomiast przed chwilą to powiedziałem, uważam, że dzieje się coś takiego dziwnego, że o wiele więcej się poświęca w tej chwili uwagi cierpiącemu psu niż cierpiącym ludziom. I oczywiście są punkty wspólne i to są hodowle przemysłowe. I wiadomo, że w tych hodowlach zwierzęta cierpią, ale cierpią też oczywiście ludzie. Polska jest chyba jedynym krajem w Unii Europejskiej, która nie ma ustawy odorowej. Czyli każda ilość smrodu jest właściwie legalna, no bo nie jest zakazana. Spotykałem jakieś babcie płaczące, które mi mówią, no proszę pana, jestem na cmentarzu, składam kwiaty i nagle fala
no bo kto tego nie przeżył, to nawet trudno wytłumaczyć, bo są takie fale smrodu, od którego potem nos boli przez następne kilka dni. I to jest między innymi taki smród właśnie tych odchodów zwierzęcych, szczególnie świn czy norek. I po prostu ci ludzie są wręcz zepchnięci do poziomu tych zwierząt, no bo nie interesuje nikogo to, że trudno jest tym oddychać, trudno jest, nie wiem, to swoje życie duchowe rozwijać, religijne. Trudno jest jakkolwiek cieszyć się życiem, kiedy człowieka zalewa smród. Badania były wykonywane w Krakowie, w pobliżu wysypiska śmieci, gdzie były bardzo konkretne dane mówiące o tym, że o wiele większa jest liczba nerwic, chorób psychicznych właśnie w pobliżu wysypiska. I myślę, że tutaj na pewno istotnym elementem był ten smród. Drugi element to jest zwykłe kurewskie złodziejstwo. Bo oto paru łobuzów ma wielkie fermy na tysiące tych nieszczęsnych zwierząt i zarabiają bardzo grubą kasę. Natomiast cała reszta, okolica, nie tylko że cierpi, ale jest zwyczajnie okradziona. Bo przecież wiadomo, że cena ziemi będzie spadała, cena domów będzie spadała. Nikt bogaty tego nie chce kupować. Nie chce kupować przecież takiej ziemi w takim śmierdzącym tym. Nie mówiąc o tym, że jest takie prawo przyciągania tego smrodu. I tam, gdzie już jedna inwestycja smrodliwa się, typu właśnie wysypisko czy taki chlew, umieści, to natychmiast ciągną inne kolejne, no bo wiadomo, że już trudniej będzie im coś udowodnić. Także wszystko to, oprócz cierpienia zwierząt, jest w tym wszystkim również wielkie cierpienie ludzi i cieszę się, że no jest w tej chwili nadzieja, że przynajmniej ten czubek góry lodowej, mam nadzieję, że to zostanie uwalony. Cieszę się też z tego powodu, że niezależnie, no oprócz tych skrajnych faszystów, cała reszta obszaru politycznego, jednak są tam posłowie rozumiejący, że iść z postępem, iść z cywilizacją, to znaczy również szacunek dla ludzi i dla zwierząt w tym obszarze. Dobrze, w takim razie ja myślę, że bardzo już Wam podziękuję za te bardzo cenne wypowiedzi i zarzewie do dyskusji. I jeśli chcielibyście Państwo teraz zadać pytania naszym panelistom, to byśmy byli bardzo radzi. Także bardzo proszę się ośmielać i zadawać pytania. Bardzo dziękuję. Ja mam pytanie do Jarema, ale Jarema już wie pewnie, jaki temat poruszę. Znaczy nie chciałbym, żeby mój głos wywołał teraz jakiś plebiscyt problemów, które nie zostały poruszone przez Was, a które wymagałyby na przykład jakiejś reakcji, chociaż nie wiem, powiedzenia się. Ale z tego, co mówił Jarema, brakowało mi jednego elementu tych zagrożeń. Torf w porządku, zwierzęta w porządku. Ale już przed 3 laty się umówiłem specjalnie na rozmowę z prośbą, żeby Fundacja Ruchu Wolność i Pokój zajęła stanowisko wobec przemysłowej eksploatacji lasów państwowych, która się odbywa od poprzedniej władzy, poprzez tą władzę i cały czas się dzieje to. Więc jeżeli mielibyśmy jakiś zabrać głos, tak, który by wszystkich połączył, a nie podzielił w klimacie publicznym, to do tego torfu bym bardzo prosił o dołączenie apelu o zakaz przemysłowej wycinki w lasach państwowych, bo już nie mamy właściwie kawałka lasu w Polsce. Ja dużo jeżdżę po Polsce. Nie ma żadnych otulin parków narodowych, zapomnijmy o tym. Nie ma żadnej ochrony parków krajobrazowych. Tnie się przemysłowo. Trudno przejść przez las dłużej niż 300 metrów, żeby nie trafić na polanę 100 na 100. Tak? I naprawdę nie przesadzam. Jak chodzicie po lasach, to sobie przypomnijcie. Ja ostatnio pod Krakowem znalazłem jeden taki las, nie powiem gdzie, który cudem się uchował, gdzie można było iść godzinę, nie natrafiając na te wycinki harwesterami. Tak więc taką mam prośbę, mam nadzieję, że to jest bezdyskusyjne dla wszystkich, żeby jeśli ma być apel o torf, był też apel o
powstrzymanie przemysłowej wysiłki lasów państwowych. Bardzo dziękuję. Oczywiście ten temat, rozmawialiśmy o tym, ja się zacząłem interesować i niestety jest to, ma tutaj takie jakieś paskudne drugie dno. Jesteśmy w Unii Europejskiej, która nie wiem, w jakimś paroksyzmie szaleństwa wymyśliła sobie, że chyba 20 czy 10% wkład biomasy do ogólnego wkładu węgla, na przykład do elektrociepłowni, powoduje, że cały ten wkład zostaje kwalifikowany jako ekologiczny. W związku z tym nie płaci się kar. Może coś mylę tutaj, jeżeli coś mylę, to proszę Radka czy ekspertów o sprostowanie, ale sprawdzałem to również z kolegami z Belgii, też mówili, że u nich coś takiego występuje. I to jest kompletnie niezrozumiałe, a nawet prowadzi do takich szaleństw, jak jedna z elektrociepłowni warszawskich, kiedy zaczęła to robić, to im kocioł ten spalarniowy po prostu wybuchł, bo kocioł jest przystosowany do spalania miału węglowego, a nie miału biomasy. Także, żeby dalej korzystać z tych fruktów, czyli obniżenia czy likwidacji kar za dwutlenek, oni zbudowali oddzielny, słusznie, oddzielny piec na biomasę, a udają, że jest ten wsad zmieszany. I uważam, że tutaj powinniśmy zaapelować o natychmiastowe zakończenie tego chorego pomysłu zwalniania skarbnych opłat takich momentów, bo po prostu biomasa nie ze swojej nawet wartości energetycznej, tylko za to zwolnienie od kar, które idą za węgiel. A ponieważ to są gigantyczne ilości, no bo elektrociepłownie spalają gigantyczne ilości węgla, często zresztą kiepskiego, to jest odrębna dyskusja, dlaczego tak paskudny węgiel jest spalany, kiedy mamy dobry węgiel i on leży na hałdach, no ale powiedzmy już poza tym wątkiem, jest to olbrzymi rynek właśnie biomasy i to drewno, które mogłoby być chociażby już wycięte, ale przerobione na jakieś zacne meble czy inne potrzebne rzeczy, po prostu jest bezsensownie spalane i jeszcze w dodatku bardziej zasypia, bo ten węgiel w obecności biomasy właśnie w ten sposób ma gorsze parametry spalania, co oznacza, że więcej brudów wychodzi w powietrze. Także uważam to za cenne, a oczywiście wątków wszystkich nie poruszyliśmy, bo jest taki wątek, którego nie zdążyłem jeszcze. To jest, proszę Państwa, jesteśmy śmietnikiem, również jest ten drugi potężny wątek, jesteśmy śmietnikiem Europy. Byliśmy od początku Unii Europejskiej, bo zlikwidowano granice. Kiedy o tym powiedziałem, jeszcze zanim powstała Partia Zielonych, to pani z Fundacji Wola mi naubliżała w Sejmie. Nikt z kolegów niestety nie poparł. Natomiast pani mi wulgarnymi słowami w Sejmie Polskim naubliżała, że jestem wariatem, że coś tam. A niestety to moje jakby biadolenie okazało się prawdą i olbrzymie ilości trucizn paskudnych, bardzo toksycznych, zawalone są wysypiska, jest masa wysypisk nielegalnych. Tak naprawdę już miałem taki artykuł w Rzeczpospolitej jeszcze chyba na początku 2000 roku, że jak łatwo zostać milionerem, proszę Państwa. No wystarczy mieć kawałek ziemi i koparkę. W nocy kopiemy dół, wrzucamy śmieci, rano koparką zasypujemy ten dół, sadzimy owiec. Nawet jak przyjdzie kontrola za tydzień, to już widzi rosnący owiec. Nikt nas nie będzie za nic karał, a pieniądze idą same. Chiny kilka lat temu, to się stało tak naprawdę wielkim problemem, bo kilka lat temu Chiny powiedziały basta, do tej pory odbierały śmieci z Europy, przestały odbierać kilka lat temu i Wielka Brytania, i Niemcy, ale także inne kraje, włącznie z Afryką. Do Polski chyba w 2016 przyszło 4000 ton toksycznych odpadów z Nigerii. Czyli już właściwie no, to powiedzenie, że tam
no stało się prawdą, że jesteśmy już nawet gorzej, nie chcę powiedzieć, że za murzynami. Nie mówię tego, żeby nikogo nie urazić, ale przykra prawda jest taka, że już gorzej funkcjonujemy niż nawet te państwa trzeciego świata. Także. Paweł, ja tobie odpowiem jako biolog. Z lasami dzieje się bardzo źle, ale trzeba pamiętać o tym, że lasy to jest od wieków traktowane jako wieloletnia uprawa. Uprawa, w której plon zbierasz co kilkadziesiąt czy sto lat. Po prostu ścinasz drzewa, potem sadzisz albo one się tam obsiewają. Natomiast to jest tylko uwaga na marginesie. Jeżeli chcemy z lasami o coś walczyć, to trzeba naprawdę walczyć o konkrety. To, co ja widzę, no, bo przejeżdżaliśmy przez Puszczę Dażdżoludzką na wybrzeżu, czy to, co się dzieje teraz w lasach wokół Sopotu, czy w Bieszczadach, jakie zdjęcia podsyła Jakob, no to jest po prostu makabryczna rozbudowa dróg leśnych i po prostu tak, żeby one tam mogły wjechać sprzęt 20 i więcej tonowo, żeby wywieźć to drewno, bo kiedyś przecież drewno jeszcze pewnie z młodości naszej pamiętacie, po prostu wyciąganie po prostu kłód drewna w górach przynajmniej, koni. Teraz wszędzie musi dojechać po prostu kurczę ciężki sprzęt, więc i generalnie dla strategii, jeżeli mam tutaj coś doradzać, bo jest we mnie dużo też buntu, to powinniśmy wybierać cele, które są konkretne. Niekoniecznie one muszą być do zrealizowania za rok, za pięć lat, ale one muszą być konkretne, bo postulat chrońmy lasy to jest postulat taki trochę bezproduktywny, bo z którego niewiele wynika, bo jakbyście pojechali w Bory Dolnośląskie, obszar kurcze, który ma, nie wiem, z 15 tysięcy kilometrów, może z 10, 15 to już też bardzo dużo. W większości to są plantacje sosny, zakładane jeszcze przez Niemców. Plantacje, no zobaczycie, po prostu rosną drzewa w rzędach. Kiedyś to cięto ręcznie, potem coraz cięższy sprzęt, teraz zaczyna się to ciąć harwesterami. No ale mówię, tutaj trzeba, że tak powiem, mieć jasny pomysł, jasną wizję. Dla mnie na przykład, jasną takim pomysłem to jest na przykład, zostawmy 5% lasów polskich w ogóle, żeby nie dotykać ich jakąkolwiek siekierą. Niech się dzieje w nich co chce. Po prostu dla zachowania różnorodności i dla zachowania procesów, naturalnych procesów, bo to jest też taki wybór. Ale nie uciekajmy w bok, czy ktoś z was chce tutaj. Tak. Jarema, to o czym mówiłeś, to była taka koncepcja, znaczy jeśli chodzi o tą biomasę, to była taka koncepcja, która powstała na początku lat 2000 i jakby prawo europejskie, Europa się już z tego wycofała, tak? Rozliczamy przemysł, rozliczamy to, co się spala, z tego, ile powstaje dwutlenku węgla. Teraz jest taka koncepcja. Więc to są, u nas to niestety właśnie zostało, bo poszły ogromne pieniądze w doinwestowanie przemysłu elektrociepłowniczego, w to, żeby mógł przyjmować tą biomasę. I jakby korzystają z tego właśnie w tej chwili. Natomiast to, o czym mówił Marek, czyli te 5% bioróżnorodności, czyli ocalmy lasy, które są różnorodne, które są również otulinami parków narodowych, rezerwatów, w nowej polityce jakby europejskiej to jest 15% pozostawmy lasów czy środowisk różnych, tak? Bo to nie tylko lasy, ale naturalnych, po to, żeby zachować
ten genetyczny, tą genetyczną esencję przyrody. Dziękuję. Krysia Krause. Akurat jestem z Czech i my tam przeżywamy w tej chwili straszną tragedię kornika. To jest naturalne. Słuchaj, to jest tragedia straszna, ponieważ ja się kupię na grzyba, gdzie jeszcze rok temu znałam drogę, a w tej chwili nie poznaję tego lasu, tak? Ale zauważyłam jedną rzecz. No jest to spadek po komunie, która wycięła wtedy wszystko, posadziła monokultury i w tej chwili na przykład właśnie nasz sąsiad Schwarzenberg, jeden z największych posiadaczy lasów, odzyskał to w ramach restytucji, ale przyszła ten kataklizm i tego drzewa nikt nie chce kupić jednocześnie. Chińczycy odmówili przyjęcia drzewa z kornikiem i w związku z tym nam to zalega, ten kornik się rozmnaża i dalej, i dalej. Problem jest ten, że rzeczywiście ja najpierw obgadywałam tego Schwarzenberga i mówię, to jest zbój, tyle wyciął. Okazuje się, że on ratuje w ten sposób ten las. Też musimy wziąć pod uwagę, że jest taka humanitarna wycinka. Natomiast to, co zaobserwowałam, mianowicie przyroda się bardzo szybko regeneruje. Gdyby ją zostawić samą, to ona, te lasy, nie wiem, za 30 lat mamy z powrotem, one wyrosną. Natomiast posadzono nowe sadzonki i ja chodzę na te grzyby i widzę, że żeby te sadzonki rosły, to cały ten teren obok wytruto randapem, żeby nie miały te małe drzewka konkurencji. W związku z tym koło się zamyka. Mamy zatrute wody gruntowe wokół naszej wsi. Ja tylko wytłumaczę się z tego, że powiedziałem, że to naturalny proces, bo to jest naturalny proces, bo te lasy, ja nie wiem, w której części Czech mieszkasz, ja znam Szumawę, to są ogromne lasy, ogromne połacie świerczyn, które były tam sadzone od mniej więcej XVII-XVIII wieku. Wtedy tam lasy takie, powiedzmy, reglowe, regla dolnego, buczyny z jodłą zostały wycięte i było sadzony świerk, wycinany, sadzony świerk. Więc, a w takich układach, które Jarema bardzo cennie powiedział, bioregionalizm, jakby traktowanie każdego miejsca w sposób jakby właściwy i specyficzny do tego miejsca, a nie traktowanie nie urabiłowka i nie stosowanie tych samych metod postępowania. To tylko tyle. No tutaj myślę, że moglibyśmy długo rozmawiać. Natomiast mówię, no musimy się naprawdę, jeżeli chcemy coś w tym robić, to powinniśmy się skoncentrować i naprawdę wybrać mądrze to, co chcemy. Ktoś z Państwa jeszcze chce zadać pytanie, może na temat, nie wiem, praw kobiet, albo zapytać jeszcze o problemy wykluczonych. Może ktoś ma jakieś, nie wiem, coś, co go szczególnie nurtuje, czy jakiś problem natury filozoficznej, czy osobistej. Bardzo proszę, jesteśmy w sumie w tak ścisłym gronie, że można się ośmielić, pytać. No ja mam problem taki z tymi wykluczonymi, bo mam firmę, która jest na trasie do punktu skupu. No i wykluczeni chodzą ze swoim towarem, to sprzedają, bo to jest dobry punkt skupu, ale zostawiają po sobie mnóstwo syfów, jest po prostu cały, no śmietnik się robi w takim zagajniczku pobliskim. Jak z nimi rozmawiać? Tutaj na pewno jest problem ogromny i to nie wynika tylko z tych wykluczonych, czy tych zagrożonych wykluczeniem. To są zaszłości, jeżeli chodzi o cały system, który funkcjonuje w Polsce. U nas jest tak, że
nikomu na niczym nie zależy, nikt nie przestrzega prawa, bo gdyby u nas ktoś egzekwował to, że nie wolno wyrzucić w lesie jakiejś kanapy, albo to jak ci złomiarze, jakieś tam obskubane z kabli plastyki, bo muszę powiedzieć, nieuchronność pewnych decyzji podjętych przez ludzi musi być konsekwentnie realizowana, bo to tak brzmi opresyjnie dosyć, ale nie oszukujmy się, w Niemczech czy we Francji, no niech tylko ktoś rzuci albo gumę dorzuci gdzieś tam w Singapurze i nie jest to odbierane jako coś złego. A u nas, muszę powiedzieć, tak to przerobię, ale jest też troszeczkę taki terroryzm osób ubogich, bezdomnych, zagrożonych wykluczeniem. I to smutne, co powiem, ale rzeczywiście jest też druga strona medalu. Przykład, że ktoś wchodzi do tramwaju bardzo brudny, śmierdzący, nie chce skasować biletu, zatrzymują, pasażerowie zgłaszają uwagę motorniczemu MPK, a pan nie chce wysiąść, bo w tym momencie będzie miał bilet i szybko go skasował. No już jest naprawdę. I zaczyna się koło myja. Ludzie spóźniają się do szkoły, do pracy, spieszą się na spotkania, na różne ważne sprawy. Policja przyjeżdża, rozkłada ręce, strażnik miejski rozkłada ręce, mimo że jest w regulaminie napisane, że osoba, która tam zagraża w sposób jakiś tam rażący, a było to zdecydowanie, to po dwóch godzinach jakichś tam przepychanek dopiero wpadł ktoś na pomysł, że pojedziemy tramwajem do zajezdni z tym bezdomnym, w tym przypadku śmierdzącym, brudnym i tak dalej, a nie ma czegoś takiego, że te osoby nie mają gdzie się wykąpać, nie mają co są zrobić. Wręcz zakres usług we Wrocławiu i w większych miastach w Polsce wybiega ponad to, tylko trzeba chcieć skorzystać, począwszy od jedzenia, porad prawnych, po kąpiel. I dopiero jak pojechano do zajezdni tramwajowej, to temu panu powiedziano, ale teraz jest teren zajezdni, musi pan opuścić tramwaj. Dopiero tym sposobem, ja mówię, tu trzeba szukać rozwiązań takich, na pewno nie znajdę lekarstwa, bo rozmowa taka, bardzo was proszę, gdyby to była współpraca z tym punktem skupu, czy tam z tym miejscem, to pewnie by się dało coś radę zrobić, ale w pojedynkę będzie ciężko i jakby nie wróżę tutaj sukcesu, ani powodzenia. To z jednym się dogadasz, a drugi, piąty, dziesiąty przyjdzie i znowu to samo zrobi, bo ludzie idą na łatwiznę i to nawet nie chodzi o tych ludzi wykluczonych, tylko tak generalnie. Ja widzę takie banalne historie jak w garażach. Nie wolno wjeżdżać, remontować samochodów w garażu, ludzie remontują. Wyrzucają plastiki po tych płynach do szyb. Tak banalne historie, że aż głupio o nich mówić, ale one się tak na co dzień, i jeszcze wszyscy się oczywiście zasłaniają prawem. Ja mam prawo, ja jestem wolny, to jest jakaś aberracja, w ogóle nie w tym kierunku idzie, w którym powinno. Ale chyba musimy przeżyć ten okres, bo my się nie możemy jakby nasycić wolnością. My tą wolność trochę w inny sposób odbieramy, nie w tym kierunku. Mamy prawa, żadnych obowiązków. Ja muszę powiedzieć, że z naszymi mieszkańcami, jeżeli chodzi o dom, staramy się właśnie u nich przekuć te złe przyzwyczajenia w dobre. I muszę wam powiedzieć, że przychodzi, jak zdają mi pytania specjaliści tam z uczelni, profesorowie, no jakie tutaj stosujecie terapię? Ja mówię, terapia? No muszą nauczyć się wycierać buty, myć ręce, kąpać się, przebrać, zgasić światło, no to profesor do mnie mówi, ty, ale po co się męczysz? Czujnik zamontuj, niech światło samo gaśnie. W sensie ręce mi sobie opadają fachowcy od tego typu historii, którzy wypuszczają tysiące studentów spod swoich skrzydeł. Oni nie wiedzą o podstawowych rzeczach. Oni szukają jakichś takich górnolotnych rozwiązań, zapominając, że komuś śmierdzą giry albo ma zajechane pachy, brzydko mówiąc. No i taka jest rzeczywistość, dlatego mówię, tutaj musimy szukać takich rozwiązań naprawdę bardzo. Mam gości teraz w domu socjalnym z WIP-u, a jeszcze dojdzie kilkoro, to oni byli świadkami różnych takich działań, że musimy zaczynać oddolnie wszystkie działania, ale też oczywiście robimy krok dalej i zadajmy im pytanie, jakie jest twoje marzenie.
I często z tych pytań, jakie jest twoje marzenie i odpowiedzi potem, realizujemy dopiero potem projekty, realizujemy terapię tak naprawdę, ale nigdy nie ma jakiegoś cudownego środka. Trzeba indywidualnie podchodzić, celowo. No tamto co by dobrze było? Coś zasadzić, bo to też potem tak powoduje, że jak jest zasadzone, to ludzie tak mają ten odruch, aha, coś tam rośnie, coś się zmieniło, to może tam nie rzucę, ale to są takie, to są długofalowe działania, które chcielibyście podjąć. Nie wiem, jaki tam jest odcinek, jakie to długie jest, na jakim to rzędzie, czy to jest kilometr, dwa, bo to też jest jak krótko. A. Lokalne miejsce wypalania, wiesz, kabli, opalania kabli. Tak się domyśliłem. Pracownicy ekologiczni, tak zwani. Nie, oni... To my sobie żartujemy na ten temat, ale to jest, wiesz, przy systemie obecnym zbierania śmieci, tak selektywnej zbiórki odpadów, jaką ci właśnie pracownicy ekologiczni robią, to takiego uzysku nie ma. Może tam zrobić jakiś kawałek placyku z ławeczką, z kubłami, ale znowu to się wiąże z kosztami. Z miejscem na ognisko, gdzie to PCV, wiesz, obtopią z miedzianych przewodów. No, więc wiesz, to jest mnożenie. Znaczy, mi się wydaje, wiesz, to zapomniałem powiedzieć Krysce w ogóle tu wszystkim, że to jest kwestia odpowiedzialności. Tak naprawdę indywidualnej odpowiedzialności, to co robimy ze światem dookoła nas. Z przyrodą, no z każdym kawałkiem, no, czy po prostu nawet z takim człowiekiem, który takie rzeczy robi, jak ty, Przemek mówisz. No przecież można mu powiedzieć, no proszę pana, dlaczego pan to robi? Chociażby taka interakcja. No, ale ja ze swoich obserwacji widzę, że został wykonany olbrzymi postęp i jadąc teraz, szczególnie z gośćmi za granicy, przez Polskę, widzę, że naprawdę jest czysto. Że jeżeli patrzymy na pobocza, jest naprawdę czysto, a w tym roku przeżyłem prawdziwe pozytywne wzruszenie, bo kiedy opadła wielka fala, taka duża fala wody w Wiśle, akurat sobie poszedłem na spacer i wyobraźcie sobie, nie było na brzegu tejże Wisły, gdzie woda opadła, tam zawsze, no przynajmniej w dawnych latach, to taki cały pas był plastikowych torebek, zużytych prezerwatyw, jakichś tam innych nieokreślonych syfów. I teraz było czysto. I to właściwie w Warszawie, naprzeciwko Starego Miasta, po praskiej stronie, woda opadła i słuchajcie, nie było ani jednego śmiecia na obszarze, no kilkuset metrów, bo nawet z ciekawości zacząłem to obserwować. Także pewien postęp naprawdę nastąpił, a zdarzało się też i nawet powstały takie obywatelskie akcje, idziesz do lasu, wyjdź z tego lasu i ze sobą zabierz przynajmniej 5 takich śmieciowych przedmiotów. Także trochę młodzież jednak naszym wysiłkiem przejęta, trochę świadomość się zmienia na lepsze, także oby tak dalej. Natomiast tak naprawdę ryba gnije od głowy i to, że jakieś wysokie ministerstwa dają zgody na dziesiątki tysięcy ton syficznych odpadów z Niemiec, bo tak naprawdę najwięcej Niemcy nas zarzucają tym syfem i to się dzieje, no z jednej strony dzieje się nielegalnie, ale też się dzieje legalnie, czyli ktoś dostaje w łapę, a następnie przymyka oczy i tysiące ton odpadów przyjeżdżają do Polski, ponieważ już nie ma gdzie ich gromadzić, zostają podpalane. Jak obserwowałem sytuację Wałbrzycha, tutaj jest jedno z największych wysypisk tak zwanych odpadów toksycznych, chociaż nie ma żadnych tam geomembran, zabezpieczeń, oczyszczalni. W dodatku to leży w Niecce. To jest regularnie 2 razy do roku podpalane. Strażacy nie mają żadnych wątpliwości, że są to sztuczne albo podpalenia, albo tak się konstruuje układ odpadów, że one od wysokiej temperatury następują samozapłony. I oni o tym wiedzą, a z drugiej strony ktoś tam bierze kasę. Także uważam, że no kary za przywożenie, absolutnie powinien być zakaz sprowadzania odpadów z zagranicy i to jest ten postulat ekologiczny bioregionalizmu. Niech każdy kraj sam sobie radzi z odpadami. Jak chce, tak sobie radzi, a drugie powinny być kary i to takie kary, że nie wiemy.
milion złotych i przepadek tego tam tira za pierwszym razem, a następnie arytmetycznie 5 razy tyle. Kara rośnie za każdym następnym, jeżeli zostanie ktoś taki złapany. A jeżeli płonie przez tydzień składowisko setek tysięcy ton opon, powiedzmy, a potem ktoś taki dostaje nawet 1 000 000 złotych kary, to to jest pikuś dla niego, bo on na jednym transporcie zarabia ileś milionów. Chciałam uzupełnić, jeśli chodzi o odpady właśnie, bo mówiłam, że zajmuję się też taką działalnością oddolną, aktywizmem miejskim. I że chciałam dodać, że samorządy ponoszą nieprawdopodobną odpowiedzialność właśnie za to, co się dzieje z odpadami. Na przykład w Gdańsku, to właśnie kąpiąc się w Zatoce Gdańskiej, nie wiem, czy możecie sobie zdawać z tego sprawę, że zaraz na brzegu Zatoki, obok Westerplatte, znajduje się wielka spalarnia odpadów i to taki, tak, Pusz, Krzysztof Pusz tam spala. Znaczy on już teraz może jakiś sprzedał tą firmę, ale doszło do tego, że wody gruntowe były zatrute właśnie odpadami medycznymi i jakimiś zupełnie bardzo szkodliwymi jeszcze innymi chemicznymi odpadami i to zaczęło przenikać do zatoki. I mimo, że on został właśnie, właściciel ukarany wysokimi karami, nadal taki do dziesiątki lat będzie teraz to likwidował. I to wszystko zostało wykryte zupełnie przypadkowo przez pana, który wyszedł na spacer z psem. Ponieważ płot wokół tej całej inwestycji był, no właściwie nie istniał. Przekolodował. I normalnie tam ludzie mogli wchodzić i tam właśnie w tych odpadach medycznych, najgorszych, przywiezionych akurat w tym przypadku z Ukrainy, tak, mogli po prostu tam sobie grzebać i pies mógł grzebać i tak dalej. Także to, co robią samorządy, to jest straszne i nawet jeżeli byłyby jakieś zakazy ministerialne, ustawy i tak dalej, to ciągle jednak konieczna jest taka kontrola obywatelska, bo inaczej rzeczywiście oddolna, bo bez właśnie partii zielonych, która zajmie się takimi sprawami i ruchów ekologicznych, no to nie damy po prostu rady. Albo zajmą się tym ruchy radykalne. Bo tak naprawdę ekologia to nie jest Ekologia nie jest wymysłem zielonych, tylko ekologia jest wymysłem faszystów, tych jeszcze sprzed Hitlera. I to był ten właśnie czysta ziemia, czysty ten. Tak samo wielkie ekologiczne protesty w Austrii też brały się właśnie z tych najbardziej faszystowskich, radykalnych ugrupowań. U nas te ugrupowania jeszcze nie odkryły, że jest taka ziemia nieodkryta. Natomiast uważam, że może skończył się trochę czas, już powinien się skończyć ten czas gadania i przekonywania, a warto bardziej właśnie radykalne metody zastosować. Ostatnio dowiedziałem się o pięknej akcji na Pradze Warszawskiej, gdzie zabetonowano kompletnie chodniki, także beton, te kostka betonowa dotykała do drzew i skrzyknęło się 20 osób. Wywaliło to wszystko w cholerę, nasypało dobrej ziemi, zasadziło kwiatki, także pełen szacunek, to jest właśnie ta akcja obywatelska, obywatelskie nieposłuszeństwo radykalne i to samo myślę powinno być w wypadku śmieci, że jeżeli łapiemy takiego łobuza, to powinno się załadować ciężarówkę tego syfu z lasu, zawieźć mu na podwórko i wyrzucić. Chciałem nawiązać do wypowiedzi poprzedniczki, mówiła o tych śmieciach, prawda, szpitalnych. Ja byłem w tym roku, jak zwykle w Gdańsku, na Jarmarku Dominikańskim, a potem sobie pomykałem na Stogi, na plażę, szeroka, piękna plaża. Tam w miarę było zawsze czysto, bo Sopot i inne tam rzeźnia są bardzo zasypione tym czymś tam. I byłem załamany. Kąpałem się, wracałem do domu. Ściągałem sobie te spodenki, w których się kąpałem i śmierdziało, za przeproszeniem, gównem. Powiem wam, że masakra. Jeżdżę od 30 lat na Stogi. Kąpię się. Czegoś takiego nie było nigdy. I nie wiem, czy to jest spowodowane tą Wisłą, ale tak się, coś niebywałego. W całej Polsce wszystkie... To jest
to są bakterie, no może w jakimś języku tego. Kiedyś uważano, że to są glony, potem odkryto, że to są takie właśnie gluty bakteryjne, być może to jest jakiś wyższy rodzaj bakterii, natomiast są to takie istoty znakomicie czujące się w wodzie brudnej, zatrutej, zanieczyszczonej i nie tylko śmierdzą okrutnie, ale wytwarzają neurotoksynę. Na przykład cały Zalew Zegrzyński pod Warszawą jest właśnie przerośnięty tą, ale prawdopodobnie wszystkie zamknięte zbiorniki. Oglądałem siemianówkę, olbrzymia ilość jest tejże siwicy i to wytwarza taką neurotoksynę, że ta woda nawet przegotowana, te istoty są zabite, natomiast pozostałość, czyli neurotoksyna dalej działa i znaczy zostaje w tym, gotowanie nic jej nie szkodzi, to się nie da przefiltrować, filtry tego nie wyłapują, także takie miejsca jak na przykład warszawska Praga skazane na korzystanie z wody pitnej, no ci ludzie nieszczęśni po prostu spożywają tą neurotoksynę, a jakie są dalsze konsekwencje, to możemy tylko przypuszczać. Na pewno nie są to konsekwencje pozytywne. Czy jeszcze ktoś z Państwa chciałby zapytać? Proszę. Niedługo. Ja chciałam coś takiego powiedzieć, co może by, no właśnie nie wiem, cały czas się zastanawiałam, czy otworzyć dziób, czy nie, ale coś, co może, jak tak sobie siedzę i słucham, nie, drugi panel z rzędu, to coś, co może łączy te panele, to znaczy to, co Marek w pierwszym pytał o przyszłość, o co teraz jest do zrobienia w obszarze non-violence i to, co mówicie teraz, jakoś tak mocno też zareagowałam na to, co Gosia mówiła o feminizmie. Ja się przyznam szczerze, że ja nie lubię feminizmu. Może w pewnym aspekcie, tak? To znaczy, myślę, że ja jestem psychologiem i pracuję w zawodzie, ale też mam swoje doświadczenia i przemocy i różnych rzeczy. Ja myślę, że jest takie niebezpieczeństwo, wiecie, jak my sobie wyszukujemy takie linie podziału, nie? To z jednej strony, jakby historycznie rzecz biorąc, wiadomo, że wyzwalało myślenie i różne ruchy i w ogóle, natomiast strasznie łatwo jest pojechać za ciosem za daleko. Bo ja myślę osobiście, że źródłem przemocy w rodzinie nie jest patriarchat, czy patriarchalizm, czy jak to zwał. Być może wspomaga, tak? Każda okazja, ale każda nierównowaga sił stworzy ryzyko przemocy, nie? To tak jest jakby w tych definicjach też przyjmowanych. Natomiast myślę, że źródło przemocy tkwi głębiej po prostu. Nie wiem, może to zabrzmi jakoś górnolotnie, ale w ludzkim sercu. W tym, co się w nas dzieje i jak reagujemy na krzywdę. Myślę, że stąd jakby ten ruch non-violence jakby się wziął. Mnie bardzo pozytywnie poruszają te słowa, które padły wcześniej, że non-violence zakłada szacunek dla drugiej strony, jakby rozumienie też jej perspektywy, nie? Ja widzę na przykład w praktyce terapeutycznej, że taki podział dzielenia ludzi na sprawcę i ofiarę jest zgubny. Naprawdę zgubny i prowadzi, wiecie do czego? Prowadzi do czegoś takiego, że trzeba uratować ofiarę, ukarać sprawcę, nakopać mu do dupy. No i w ogóle. Taki jakby schemat, to się dzieje, wiecie, naprawdę. Nie deptaj po mnie. A jest naprawdę bardzo dużo sytuacji. Również moja była taka. Moje wyjście z przemocy było związane na przykład z tym, że ja zobaczyłam, ile mam przemocy w sobie. Tylko zostałam tak wytresowana, żeby jej Boże uchron nie wyrażać. I to jest jakby coś, co się ciągnie też przez pokolenia, nie? Ale dopóki dzielimy na dobrego i niedobrego i jeszcze próbujemy szukać rozwiązań w statystykach,
w jakichś tych, jak się nazywa to, że musi być tyle samo kogoś i kogoś? Parytet. To jest pułapka. To jest pułapka po prostu, nie? I jak ja bym, może to jest myślenie takie, no właśnie, może kobiece, nie wiem, ale o przyszłości, nie? O zadaniu na przykład, jakie stoi teraz przed osobami w tych czasach, które chcą non-violence realizować. To jest bardzo trudne, bo no zobaczcie, jak patrzymy, co się dzieje na stronie, nie? I w komentarzach, to ja szczerze mówiąc postanowiłam... Co? No tak, o, przepraszam, o Facebooku. To... to, no wszystkiego najlepszego. Ale bardzo duże szanse na powodzenie zakazania. Ale wiecie, że... I to jest trudny temat, bo on nie jest sztandarowy. Ale ja mam wrażenie, że mnóstwo dobrych inicjatyw, jakichś odruchów serca w ogóle potem się gzi, bo próbujemy znaleźć rozwiązania formalne. Nie? A odchodzimy od egzystencji. Od spotkania, nie? Od jakby od słuchania drugiego. Wiecie, to... O czym? O relacjach. No właśnie, bo jeżeli ktoś, wiecie, walczy w imieniu non-violence, używając bluzgów, no to sorry, to jest dyskwalifikujące. I nieprzekonywujące. Co? Dlatego wiele osób opuściło te strony. No, ja postanowiłam nie opuszczać, ani nikogo nie wyłączać, żeby nie tracić kontaktu z rzeczywistością, ale jest to no, często przykre po prostu, nie? I to jest, i moim zdaniem to jest bardzo trudne zadanie czy wyzwanie, nie? Gdzie jest to non-violence? Gdzie jest jego istota między nami? Mogę oddać takiemu, co podnosi palec? Mikrofon? Czy mogę odpowiedzieć? Chciałam odpowiedzieć krótko. Znaczy, bo ja się z tobą, Ula, zasadniczo zgadzam i myślę, że właśnie po to, temu są skierowane różne pomysły i działania, żeby już młodzież od najmłodszych lat w szkołach poznawała właśnie kwestie związane z takim właśnie podziałem ról, że to nie jest tak, że kobieta musi wypełniać, a jak nie wypełnia, to ma dostać za to lanie i tak dalej, ma wypełniać na przykład jakieś zadania konkretne, tylko że może być zupełnie odwrotnie, że może robić co innego i że to... Także tego rodzaju edukacja i tego typu działania na pewno mają przybliżyć taki idealny świat, o którym ty mówisz. Natomiast jeżeli się udziela porad prawnych czy psychologicznych, tak jak u nas właśnie w tym naszym feministycznym stowarzyszeniu, i przychodzi kobieta, której praktycznie grozi śmierć, jeżeli ona wróciłaby do domu, a nie uciekła, załóżmy, do jakiegoś schroniska, to w tym momencie nie ma za bardzo miejsca na to spotkanie jej z tym oprawcą, czy przekonywanie jej, że powinna znaleźć sobie miłość i zrozumieć, ile zła jest w niej, bo to już... Nie, Gosia, ocale nie... tak, tylko że wiesz, że strasznie łatwo jest pójść krok dalej i pójść za zrozumiałym poczuciem krzywdy i gniewem tej kobiety i użyć go przeciwko sprawcy w sposób wykluczający. Ale to wiesz, trzeba sobie zdawać sprawę, że to jest przestępstwo. Przemoc domowa. Oczywiście, jest że przestępstwo, tak. Więc tutaj to, no, oczywiście, jakby ktoś że przyszedł tak do ciebie do domu i zabił albo okradł, no to w tym momencie byś nie ale wiesz, Gosia, to nam kiedyś na filozofii pan zadał pytanie. Właśnie karała jego... O karę śmierci. Czy jesteśmy za, czy przeciw? Oczywiście wszyscy byli przeciw, ale potem powiedział, ale to spoko, spoko. To sobie wyobraźcie, że ktoś przyszedł w okrutny sposób, zamordował twoją matkę. I wtedy odpowiedz, wiesz, żeby patrzeć na jedno i drugo, tak, na emocje, na krzywdę i w ogóle, ale się nie rozchuśtać, bo będziemy mieli takie wojny obronne na poziomie rodziny, na poziomie relacji męsko-damskich, że się wydymy. Dokładnie, a czy mi się wydaje, że najtragiczniejsze jest to? Jest, to prawda. No. Że politycy czy... po prostu chcą manipulować akurat sprawą na przykład konwencji stambulskiej czy przemocy i w
tym momencie zatraca się rzeczywiście istota tej rzeczy, tylko wtedy są ludzie za i przeciw, te emocje rosną i tutaj jest jakby największa moim zdaniem wina, nie? Na takim poziomie właśnie ofiary i sprawcy, czy braku zrozumienia dlatego, jak funkcjonuje rodzina, tylko na napuszczaniu ludzi samych na siebie. Na przykład to, co się dzieje z konwencją stambulską, jest tego dla mnie przykładem. To kolejka. Proszę Państwa, kończyć, ale jeszcze udzielę. Powiedzieć, że żeby nam nie umknęło uwadze, że stare stereotypy możemy zamieniać na nowe i że patriarchat oczywiście, ale może być presja z drugiej strony, poprawności politycznej i nacisk z kolei na nowe postawy, tak? Czyli zacieranie na przykład ról społecznych, to są też poglądy oczywiście, ale może być taki nacisk społeczny, to mogą być nowe naciski, tak? I ja postrzegam też tą poprawność polityczną jako przemoc. I to odczuwam, ja to odczuwam, nie wiem jak wy, ale ja odczuwam. Tylko tyle tak wrzuciłam. Ja chciałem do tego, co mówiłaś, myślę, że tutaj bardzo ważny jakby aspekt odkryłaś, to znaczy jakby głębszym, na głębszym poziomie, to znaczy paradoksalnie, sprawca również jest ofiarą. Bo on po prostu ma taki wzorzec, który niejako po prostu tak jak to było... Ja, racja. I oczywiście, jeżeli mówimy o ochronie ofiary przed sprawcą, to trzeba na bieżąco działać po prostu, żeby uniemożliwić krzywdzenie, ale na głębszym poziomie po prostu chodzi o to, żeby tego sprawcę w jakiś sposób no, też ochronić. I jeszcze a propos tych stron dyskusji na Facebooku czy tak dalej, czasami po prostu rozbrajająca jest taka sytuacja, że ktoś nam przedstawi jakąś jakiś przykład znęcania się nad zwierzęciem i tak dalej i komentarze. Tego drania należy powiesić, należy mu zrobić to samo, należy go powłóczyć i tak dalej. Po prostu, czyli jakby ci krytycy po prostu tak się rozkręcają, że zrobiliby właściwie lincz publiczny. W imię właśnie dobra. Ja przepraszam, tylko tak nie chciałabym właśnie iść w detale tej dyskusji, która teraz, ale chciałabym powiedzieć, wykorzystać no, chwilę i powiedzieć jedną rzecz. Mianowicie ja mieszkam za granicą, niedaleko, ale jestem bardzo szczęśliwa, że mieszkam za tą granicą, ponieważ mogę się przyjaźnić z wami wszystkimi i nie chciałabym, żebyście się jakoś tam dzielili między sobą. Ja sobie przypomniałam taką sytuację, nie wiem, w 1992 roku to było, Gosia, kiedy porwano nam kolegów w Szczecinie, tak? I to był grudzień. I pamiętam, że myśmy, Gosia Gorczewska, Gośka Tarasiewicz i jeszcze kilka osób w Gdańsku siedzieliśmy w Amnesty International i obdzwanialiśmy całą Polskę, cały świat, żeby informować o tym, że naszym się dzieje jakaś krzywda. Pamiętam, ja wtedy jako filmowiec miałam taki pomysł, żeby nagrać wystąpienia matek Galińskiego, przynajmniej nagrałyśmy, i posłać do tych kobiet w tej Czeczenii, do tych matek terrorystów, żeby oni, te matki przekonały tych terrorystów, żeby puścili naszych wichpowców. No bo to się zrobiło i to działało. Chciałabym, żebyśmy my też czasem właśnie byli tak solidarni, jak wtedy, kiedy obdzwaniałyśmy tą całą Polskę, żeby poruszyć niebo i ziemię. I ja, robiąc kiedyś taki film o Hawlu, zrozumiałam jedną rzecz, że ten człowiek, którego ja uważam z takim europejskim gangiem, że to był, on nie walczył z czymś, ale zawsze walczył o coś. I żeby to, ta walka o coś, to złe pojęcie, bo walka o pokój mi się też negatywnie, ale żebyśmy walczyli o coś i właśnie w tym środowisku byliśmy, żebyśmy się nie dali podzielić. Proszę bardzo. Chciałabym już w takim razie podziękować Państwu, publiczności i panelistom. I chciałabym powiedzieć, no cóż, żeby się też nie rozgadać, że chciałabym wszystkim po prostu życzyć spokoju wewnętrznego, jak to nazwałam, pokoju w sercu,
Jedna z moich koleżanek bardzo skrytykowała to sformułowanie, powiedziała, że jest górnolotne, ale ja uważam, że w dzisiejszych czasach trzeba odwoływać się nawet do metafor poetyckich albo do jakichś metafor filozoficznych, żeby coś wyrazić. Więc życzę wszystkim spokoju w sercu i współczucia w działaniu. Dziękuję bardzo. Sławek Dudkiewicz, bo zdaje się miała się odbyć aukcja teraz, tak? No nie wiem, gdzie jest Sławek, gdzieś zniknął, tak? Aha, czyli aukcja będzie w tajnych kompletach, także wszyscy się teraz udajemy po prostu na kolację urodzinową do tajnych kompletów. Tak? Czy coś jeszcze? Jak się kończy imprezę, to zwykle ma się świadomość taką, że się będzie mówiło do pustych ścian, a widzę, że to nie jest ta okoliczność. Chciałbym na końcu powiedzieć o dwóch rzeczach. No, po pierwsze, nawiązując do tego dzisiejszego spotkania, wszyscy wiemy, że WIP miał sukcesy dlatego, że był konkretny. Znaczy miał bardzo konkretne postulaty. Ja odwołując się do tych dzisiejszych postulatów, do tych dzisiejszych paneli, chciałbym też poszukać jakichś konkretów, wokół których można by budować wspólne działania. Z tego dzisiejszego panelu, tych konkretów może być kilka. Bardzo mi się spodobał pomysł, postulat Jaremy, jeśli chodzi o owe torfowiska. I ja myślę, że moglibyśmy wspólnie pomyśleć właśnie o takim działaniu, które by te torfowiska zwyczajnie ochroniły. Miałem okazję przez chwilę rozmawiać z Markiem Kosakowskim, byłym przewodniczącym Zielonych. Ja nie widzę żadnych przeszkód, żeby łączyć działania na rzecz dobra wspólnego, a te torfowiska, o ich ochrona, to jest dobro wspólne. Taki konkret wyłania mi się z tego dzisiejszego naszego, jeden oczywiście, bo to zwykle trzeba się skoncentrować wokół jakiegoś jednego celu. Moja sugestia była taka, żeby bardzo poważnie o tychże torfowiskach pomyśleć. Bardzo króciutko chcę powiedzieć, że rocznica, każda rocznica WIP-u, okrągła rocznica WIP-u, to jest też okrągła rocznica fundacji. Ponieważ Fundacja Wolność i Pokój zawiązała się 10 lat temu na zjeździe szczecińskim, więc WIP ma 35, a Fundacja 10. Fundacja również stara się być konkretna, tak jak kiedyś środowisko ruchu Wolność i Pokój. Mamy trzy obszary aktywności. To dzisiejsze spotkanie jest egzemplifikacją jednego z, czyli upamiętnienie właśnie ruchu Wolność i Pokój. Drugi obszar to inicjatywa Sławka, działalność na rzecz naszych koleżanek i kolegów. Natomiast trzeci obszar to są działania w duchu idei ruchu Wolność i Pokój, które dotyczą kwestii bieżących. Na tym chciałbym zakończyć, odwołując się do konkretu. Fundacja Wolność i Pokój w ubiegłym roku zaangażowała się na rzecz obrony Mirosława Cieńszewskiego. To jest były przedsiębiorca, niestety już były przedsiębiorca z Podlasia,
który został w 2002 roku aresztowany pod absurdalnym zarzutem de facto działalności na własną szkodę. Oficjalnie zarzut brzmiał działalność na szkodę własnej firmy, której on był niemalże stuprocentowym udziałowcem. Po 18 latach procesu Mirek został skazany na 3 lata bezwzględnego więzienia. Na szczęście nie siedzi, ale wyrok prawomocny jest i ma ponad 80 tysięcy do zapłaty. Wyobraźcie sobie, że wśród tych kosztów, które ma ponieść, jest na przykład koszt zabezpieczenia komputera i serwera, który prokuratura na poczet prowadzonego śledztwa zarekwirowała, po czym ten komputer i serwer zwyczajnie zginęły. A tam były kluczowe dowody. No, jego niewinności, ja wiem, że to brzmi absurdalnie, bo dowody są generalnie winy. A sąd każe Mirkowi za zabezpieczenie tego komputera zapłacić. Sąd każe mu też zapłacić za pracę biegłych. No, ale okazało się, że biegli, którzy zeznawali w jego procesie, to oszuści. Jeden z biegłych, który zeznawał w jego procesie, był karnie skreślony z listy biegłych przez sąd w Olsztynie, o czym nie wiedział sąd w Białymstoku. Jak się dowiedział sąd w Białymstoku, to powołał kolejnego biegłego, specjalistę od karuzel i wesołych miasteczek. Sprawa dotyczyła kwestii finansowej. No więc za te absurdy sąd w Białymstoku każe Mirkowi zapłacić i wysyła go na 3 lata do więzienia. Fundacja Wolność i Pokój zaangażowała się w obronę Mirka. Byliśmy jednym z sygnatariuszy pisma, apelu, prośby do prezydenta Rzeczypospolitej, żeby no, w tejże sytuacji prawnej Mirka ułaskawić. Mirek nie zasługuje na łaski, on po prostu jest niewinny. Takie pismo w grudniu trafiło do kancelarii, no ale jeszcze podpisu nie ma. Mówię o tej sprawie dlatego, że ona jest ważna także ze względu na nasze wspólne doświadczenie w ruchu Wolność i Pokój. Po prostu stajemy w obronie niewinnego człowieka. Więc bardzo bym chciał, żebyście o tym pamiętali. Na stronie Facebooka jest strona Komitetu Obrony Mirosława, Grupa Obrony Mirosława Ciełuszeckiego przed sądowym bezprawiem. Są tam wszelkie dokumenty zamieszczane w jego sprawie. Polecam, jeżeli tylko możecie gdzieś informować innych, opinię publiczną o tej bulwersującej sprawie, która się toczy już 18 lat i nie ma końca. To bardzo proszę. To jest jeden z przejawów aktywności Fundacji Wolność i Pokój. Dokładnie, zgodnie z ideą, treścią deklaracji ruchu Wolność i Pokój, która powstała 35 lat temu. No i to chyba wszystko. I teraz idziemy na jednego zwyczajnie. Tak, chciałabym tylko sprostować nazwę restauracji. Spotykamy się w Konspirze. Konspira. Sekundę, ja tylko chciałem powiedzieć, że aukcję zrobimy w knajpie, ponieważ już jest 18, powinniśmy szamać kolację w Konspirze. Zatem szybko się przeniesiemy, a aukcję zrobimy już w starym browarze, tam gdzie będziemy się integrować. Mówię dlatego, że były pytania, bo wiem, że jest trochę osób zainteresowanych, tak? Już sobie coś upatrzyły, więc proszę się nie martwić, będzie to wszystko można wylicytować w starym browarze. W starym klasztorze.